Po pierwsze, no witam raz jeszcze. Fajnie, że wpadliście na żywo. Wiadomo, że będzie zapis, ale to nie jest zawsze to samo. Tutaj możemy dynamicznie sobie pogadać, wspólnie jakieś tematy przerobić i odnieść się do aktualnej sytuacji na rynku. No bo ten live generalnie, jako że robimy go prawie w 10 osób, ma za zadanie pomóc wam troszeczkę zaktualizować wiedzę o tym, co aktualnie warto robić, co traderzy polecają, co robią, co według nich warto po prostu kultywować, jeżeli chodzi o duplikacje czy śledzenie ich zagrań i generalnie całą naukę i proces edukacyjny. Zapraszam na pokład Rafała Subę, który zrobi dla was mały spektakl, małą analizę i przytoczy informacje, które teraz są wedle niego warte przyswojenia. Więc Rafał, witamy i zapraszam. Witam was serdecznie, witam, witam. Tak jak wiecie, na bieżąco też daję analizy rynkowe Bitcoina. Bitcoin to jest lider cały rynkowy, nie ma co się oszukiwać. I po prostu narracja jest jedna, nie? Bitcoin rośnie, alty rosną, Bitcoin spada, alty spadają. Jest to nieodłączny element rynku, przez to też po prostu cały czas jego narracja jest najważniejsza i na nim skupiam się najbardziej i wokół niego po prostu rozgrywam czasami alty i na dźwigniach i na spotach, nie? Więc najczęściej właśnie na moim kanale widać te analizy, wielu z was z nich korzysta i myślę, że fajnie to jakoś wychodzi. Ogólnie co do moich zagrań, typu zagrań, no to ja prowadzę swing trady, czyli zagrania na dźwigni średnio długoterminowe. Nie są to takie zagrania jak właśnie u chłopaków tam innych, że day trading, tylko po prostu wiadomo, niższa dźwignia, większy kapitał i zagrania na parę dni, czy na paręnaście dni, czy na parę tygodni, zależy jak się trafi. I spoty dynamiczne, czyli nie takie uśrednianie DCA po poziomach, jak robi większość osób na rynku, tylko po prostu ja muszę zdefiniować, że to jest okolica dołka przed bullrunem i wtedy daję właśnie sygnały w spotach i też to fajnie właśnie wszystko wychodzi po tych sygnałach, które zresztą, no też macie dostęp, te tabelki na pewno widzieliście wszystkie, więc to też tu nie jest updateowane do końca, jeszcze pod kątem tych dźwigni. Ale no raczej widać po samych tu właśnie wynikach, jaki ja mam tryb gry, po samych długościach tych pozycji, ile je trzymamy i tak dalej. Więc raczej u mnie spoty są dynamiczne, czyli po prostu wchodzę, gdy myślę, że nadchodzi bullrun i na końcu tego bullrunu wychodzimy, nie? Ostatnio fajny pokaz właśnie siły tego był i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować właśnie na kolejnych bullrunach i to wiadomo, są cykliczne rzeczy, więc ja też nie będę wam dawał sygnałów typu, nie wiem, wejdźmy dzisiaj w spota, a za rok wyciągniemy na plusie, nie? Tylko nie, ja muszę mieć pewność, że kupując jakiegoś spota, kolejne tygodnie będą dobre, nie? To teraz przechodzimy do segmentu, który poprowadzi dla was Binio. Zapraszamy Binia na pokład i życzymy tutaj wszystkiego dobrego. Cześć Binio. Cześć, cześć. Witajcie. Już udostępnię ekran. No dobra, no to zrobimy sobie taki króciutki segment, bo wiem, że nas czas nagli. Zrobimy sobie przedstawienie mojej osoby, po prostu pogadamy sobie, czym się zajmuję, a co prowadzę na arenie i tak dalej, więc lecimy po kolei. A no to jestem Biniu, jak już pewnie większość z was wie, czym się zajmuję, no to ja rozgrywam kapitałem firm, traduję koncept smart money trading, który wywodzi się głównie od jednej osoby, od ICT. Generalnie o co w tym chodzi, bo wiem, że zaraz pewnie pojawią się komentarze, że używam dużo angielskich zwrotów, ale też sobie o tym porozmawiamy. Generalnie w smart money tradingu chodzi o to, że wyznajemy zasadę, że rynkiem steruje algorytm, że te wszystkie ruchy, które tutaj widzicie na ekranie, są robione przez algorytm. I Richard Wyckoff w swojej teorii, a generalnie on polecał, żeby zastanowić się, żeby uznać, że rynkiem steruje jedna osoba i że ta osoba nie traci, więc to generalnie jest stosunkowo zbliżone. Nie? My staramy się podpiąć pod te ruchy instytucji i z racji, że generalnie wyznajemy, że właśnie algorytm, czy tam osoba, która ma ten algorytm, nie traci, nie? No to tak już wspominałem, zajmuję się tradowaniem głównie kapitałem firm. Ja mam dwie sekcje na arenie. Pierwsza sekcja to jest, gdzie znajdziecie moje webinary, moje PDF-y, materiały uzupełniające i markety update, nie? To jest moja pierwsza sekcja. Druga moja sekcja, w niej znajdziecie generalnie czat. Ten czat jest stworzony po to, żebyście mogli ze mną podyskutować, bo generalnie prowadzę też webinary edukacyjne. Generalnie co traduję? Traduję dolar, znaczy generalnie market update zawsze zawiera u mnie dolar, z takiej racji, że wyznaję zasadę, że dolar jest king, dolar jest królem
i jeżeli jestem bearish na dolarze, no to jestem bullish na innych indeksach, więc zawsze u mnie analiza dolara się znajduje. Rozgrywam głównie Nasdaqa i Bitcoina, nie? Wyznaję na dźwigni. Wyznaję zasadę, że less is more, mniej tych strzałów pomiędzy coinami, to też stosunkowo ułatwia sprawę. Wolę wiedzieć, gdzie jestem na rynku na dwóch coinach niż na przykład na 10 i tak mniej więcej po prostu sobie to wszystko rozgrywam. To teraz pogadajmy sobie o tych market update'ach. One generalnie wszystkie zawierają zawsze te trzy tickery. Po co je robię, nie? To robię je przede wszystkim po to, żebyście wiedzieli, jaki jest mój pogląd na rynek. To jest takie oczywista oczywistość, nie? Czego oczekuję od ceny, skąd, po co później, żeby generalnie był jakiś plan, co możemy tradować i żebyście też wiedzieli, gdzie jesteśmy mniej więcej w rynku. Druga sprawa, to robię je po to, niektórzy się zorientują, to robię je po to, żebyście mogli zrobić odwrotną inżynierię, żebyście mogli zobaczyć, jak powinien myśleć trader. To jest też mój cel takich tych webinarów, żebyście wy też mogli, żebyście wy też tak sprogresowali, doszli do takiego poziomu i mam nadzieję, że większość się faktycznie przyłoży i osiągnie ten cel. Nie? To możecie traktować te market update'y też jako materiały uzupełniające na naszych webinarów. A teraz jak interpretować te moje market update'y? Więc jeżeli na przykład używam, że jesteśmy w kontekście monthly lub weekly, to po prostu dzielicie sobie ten time frame na 30 i tam oczekuję tego potwierdzenia na tym time frame. Czyli na przykład, jeżeli gadam w kontekście weekly, to obserwujemy kontekst 4-godzinowy. Jeżeli w kontekście monthly, to w kontekście daily. Teraz pogadajmy sobie, dlaczego używam angielskich terminów, bo to jest stosunkowo kłopotliwe dla niektórych osób, a to śpieszę z odpowiedzią. Używam ich dlatego, że jeżeli ludzie złapią bakcyla takiego jak ja mam, to uwierzcie mi, w Polsce bardzo mało jest smart money traderów, którzy ogarniają, co robią i nie znajdziecie z polskich terminów nigdzie. A jeżeli ja na przykład użyję terminu, załóżmy, market maker model i wy jesteście zainteresowani tym i sobie wrzucicie w Google, to znajdziecie o wiele więcej informacji niż jakbyście pisali modele market makera, nie? Nic byście nie znaleźli, gwarantuję wam to. A więc to tutaj generalnie, a dlaczego używam takich terminów, jest wyjaśnione. Wydaje mi się, że tutaj możemy zakończyć moją sekcję, nie chcę zabierać za dużo czasu. Tak, tutaj zakończę. Następnym naszym gościem będzie, słuchajcie, Cyborg, polski Cyborg, osoba, która na arenie jest z nami w sumie relatywnie od niedawna, która zaskakuje was cały czas swoimi pomysłami na rozgrywanie testnetów, na airdropy. Na pewno też opowie troszeczkę, bo to myślę, Cyborg, warto byłoby podkreślić, jakie są obecne rezultaty, co tam wpadło, co zrealizowaliśmy, jeżeli chodzi o akcje, które wykonywaliśmy razem z tobą, a co jeszcze jest w planach i czego możemy się spodziewać, jakby na ile to jest opłacalne, czy bardziej angażujemy czas, czy swoje środki w te poszczególne działania, które nam tutaj prezentujesz. Więc zapraszamy i witamy na pokładzie. Siemaneczko, słychać mnie? Słychać. Dobra, super, to ja sobie udostępnię ekran, a jeszcze tak na szybko dokończę, bo Marek wspominał o rezultatach, także w przypadku airdropów testnetów nie jest to taka prosta sprawa, bo tak jak wspominał, jestem tutaj stosunkowo nowy. Niestety w kwestii airdropów i w kwestii testnetów trzeba się uzbroić w cierpliwość, gdyż tak naprawdę to są działania spekulacyjne, nie wiemy, kiedy takie airdropy mogą się pojawić, czy rzeczywiście też się pojawią, chociaż tam krążą jakieś inside info i wiemy mniej więcej też historycznie, jak to było. Także czym by się pochwalić, naprawdę ciężko by było, bo też zależy od tego, kto ile rzeczy po prostu wykonał i jak wcześniej w to wchodził. Przygotowałem sobie preskę wprowadzającą, jak tutaj się odnaleźć po prostu u mnie. Bo dla niektórych osób może to już się wydawać po jakimś czasie prostsze, dla niektórych owiane tajemnicą ten cały temat airdropów, ale tak. Także zajmuję się na arenie tematyką. Głównie z początku taki był pomysł, żeby zajmować się ekosystemem kosmosu. Tam akurat działałem od dłuższego czasu pod airdropami, ale rozszerzyliśmy to też o inne testnety i airdropy na wielu, wielu sieciach. Także jak tutaj napisałem, jest to sposób na wczesny udział w nowych projektach, gdyż bazujemy na jakichś airdropach od projektów pojawiających się, bądź też na testnetach, czyli projektach, które są w fazie testowej i dopiero będą wchodzić w ten tak zwany mainnet, czyli tą rzecz użytkową, już wartą realny kapitał. Mogą być z tego dobre profity i jest to stosunkowo bezpieczna opcja, na tyle bezpieczna, na ile jest bezpieczny spot, bo w zasadzie trzymamy tutaj coiny na spocie. A działając na testnetach, tak naprawdę zarabiamy bez wykorzystania żadnego kapitału. Więc to jest też dobra opcja dla ludzi, którzy po prostu nie mają tego kapitału zbyt wiele, albo już poświęcili go na coś, mają tutaj okazję po prostu go zdobyć. Przygotowałem dla was tak wstępnie, ale to jest wersja oczywiście alfa, takiego poradniczka wdrażającego też ten świat airdropów, czyli jakich airdropów się
spodziewamy, co by trzeba było stake'ować i tak dalej, najczęściej zadawane pytania, ale jako przykład, czy to się opłaca, przytoczę przykład w zasadzie takiego kaskadowego airdropa jeden po drugim, znaczy w cudzysłowie, bo tutaj jest też odstęp czasowy, ale to są tylko dwa airdropy. I na przykładzie samego stakingu Atoma o wartości $75, jeżeli mieliśmy $75 w Atomie, to na tamten czas, bo to był 1 stycznia 2023, jeżeli mieliśmy 7 atomów w stakingu, otrzymaliśmy 167 coinów TIA w airdropie o wartości $3258, czyli taki dosyć konkretny zwrot. Zakładając, że powiedzmy większość byście spieniężyli, żeby tam zainwestować w coś innego, nie wiem, pograć sobie na dźwigni, nawet na jakieś życie codzienne, a wrócilibyście z tego airdropa jedną tiję tylko w stacking, dostalibyście za to 205 dymu, dimension, o wartości $1500. Czyli łącznie z $75 wychodzi nam 4800. Pomiędzy tym jeszcze była masa innych, mniejszych jakichś airdropów, może mniej znaczących, których wartość po czasie i tak może też rosnąć. Także jak widać, no rzeczywiście zwrot może być całkiem duży, bo prawda jest taka, że jak się trafi jakiś jeden konkretny airdrop, teraz mieliśmy tego dyma takiego dosyć grubego, to całe portfolio możemy no za jednym zamachem zrobić razy dwa, razy trzy, nawet razy cztery, nie? Także jest to dosyć opłacalny temat. Jest też rubryka testnetów, którą oczywiście, no tutaj mam dużo rzeczy do dopisania, na razie ją buduję, bo jest to troszkę skomplikowane, żeby to przygotować, ale myślę, że będzie to dosyć fajny poradnik, żeby jakoś się wdrożyć, w razie czego jestem do waszych usług, żeby odpowiedzieć na wasze pytanka. No i myślę, że to by było na tyle, nie wiem nawet ile opowiadałem. Dzięki bardzo, na razie, cześć. Witajcie serdecznie. Z tej strony Dominik Marsz. Generalnie jak ktoś zaczyna przygodę z rynkiem futuresów, no to tak naprawdę powinien podejść do tego bardzo ostrożnie przez pierwszy miesiąc, nawet no tak całkiem testowo wrzucić przykładowo sobie tam, nie wiem, jak macie docelowo do przeznaczenia na grę na dźwigni, załóżmy $5000, no to wrzućcie sobie te 500, 5 stówek na dźwignię, żeby po prostu zobaczyć, no czy to jest dla was, tak? To jest rynek trudny, rynek agresywny, cechujący się dużą zmiennością, a rozgrywanie go dodatkowo na dźwigni również może narazić nas nie tylko na szybkie zyski, ale również na szybkie straty, o czym też trzeba pamiętać. Także jeśli ktoś zaczyna przygodę z tym rynkiem, no to powinien po prostu podejść do tematu po pierwsze z głową, no i po drugie właśnie bardzo, bardzo rozważnie. Tak jak mówiłem wcześniej, transakcje, które wykonuję, no zazwyczaj rozgrywają się w ciągu paru dni, czasem nawet paru godzin. No natomiast jeśli ktoś szuka takiego spokojniejszej formy inwestycji, której musi też mniej doglądać, no to raczej właśnie powinien wybrać spota. Natomiast jeśli ktoś ma troszkę więcej czasu na śledzenie właśnie, na operowanie na tym rynku kontraktów, no to wtedy może spróbować swoich sił na dźwigni. No dobra, to fajnie. Całą resztę na pewno poruszymy już na twojej sekcji. Wszyscy gdzieś tam teraz się na naszym zoomowym spotkaniu arenowym odmutują i przejdziemy prosto i płynnie do takiej, można powiedzieć, debaty, gdzie na spontanie porozmawiamy o aktualnym stanie rynku, o naszych obserwacjach i po prostu rzeczach, które warto w chwili obecnej robić. Na podstawie tych informacji możecie dobierać sobie szereg aktywności, które wykonujecie na krypto lub w ogóle działań, które planujecie wykonać. Myślę, że nie będzie to jakieś bardzo długie, zobaczymy jak się debata i nasza taka rozmowa rozwinie, ale będzie to na pewno zalążek i taki prequel tego, co spotkać będziecie mogli na sierpniowych integracjach w sierpniu, już na żywo, angażując się w integrację w świecie fizycznym. Co wiem, że brzmi dziwnie, będąc w krypto, ale jednak wychodzimy naprzeciw i nie chcemy tylko być, wiecie, ludzikami gdzieś tam za kamerą w internecie, ale też móc się z wami w sierpniu spotkać i porozmawiać, ale dzisiaj zaczynamy właśnie od tej namiastki. Więc chłopaki, odmutujcie się tutaj wszyscy i ja będę zarzucał jakieś tematy, a każdy gdzieś tam po kolei może się mniej więcej wypowiedzieć i zabrać głos. Więc słuchajcie, takie moje pierwsze pytanie i powiedzmy temat, który chcę poruszyć, to jak wy widzicie te najbliższe parę miesięcy pohalvingowe. Czy według was będzie rzeczywiście to aż tak opłacalne na rynku krypto, jeżeli chodzi o inwestycje w różne altcoiny, czy wykonywane aktywności, jak na przestrzeni ostatniego kwartału, który
właśnie notabene w ostatnich dniach się zamknął, czy jednak myślicie, że będzie to po prostu taki moment, no powiedzmy, małego wycofania, gdzieś tam konsolidacji, gdzie nie będzie aż tak dużo rzeczy do roboty, co wcześniej, w momencie, szczególnie mi się wydaje, gdzie ludzie się ostro podniecili jako społeczność inwestorów krypto, że tak mocno to pcha do przodu, taki gdzieś na moment byłby jakże wskazany, więc tutaj widzę wszystkie twarze na pokładzie. Może co, Łukasz, może zaczniesz, bo wiem, że masz jakieś pewne zdanie na ten temat, a chłopaki zaraz płynnie dołączą. Tak samo w sumie, jak ja mówiłem na początku tego webinaru, no to generalnie ja długoterminowo jestem bardzo bullish. To nie, że tam tylko ja sobie coś tam na YouTubie gadam, na tych moich filmikach, tylko jakby tak szczerze sam uważam, jakby sam jestem bardzo mocno, jeżeli chodzi o mój net worth, zapakowany w kryptowaluty, gdzie tam dużą część rozgrywa tak długoterminowo poważnie Ethereum, oto długoterminowo jakby jestem bardzo bullish i tak samo jak tam pokazuję na YouTubie, też na tych moich filmach, te 18-letnie cykle makroekonomiczne, to sądzę, że te kolejne półtora roku do powiedzmy tamtego czwartego kwartału 25 roku będą bardzo fajne. Ale już tu się rozgadałem, ale mówiłeś konkretnie jakby o tej perspektywie tutaj około halvingowej, co nie? Ale co wiesz, że zbaczasz z tematu, to nic złego. No, ale to jakby, i to właśnie tak samo też mówiłem na początku tego webinaru, że krótkoterminowo teraz te miesiące przed w sensie około halvingowe jakby zawsze były takie ciekawe, co nie było albo tam przed halvingiem, albo tak po halvingu była jakaś korekta, albo tak samo po halvingu często była jakaś dłuższa konsolidacja, bo tam większość ludzi tak już myśli, że o, halving, super, idziemy do góry, no a potem jakby nagle w zasadzie zawsze tak było, bo były na razie trzy halvingi, za każdym razem albo były jakieś spadki, albo nawet jak spadków nie było, była jakoś dłuższa konsolidacja, tak, tydzień, dwa, trzy, cztery, nawet do trzech miesięcy, gdzie tak naprawdę ci ludzie, hazardziści, którzy, wiecie, weszli na ten rynek, bo halving, patrzą, nic się nie dzieje, tak, przez parę miesięcy i że dobra, to pewnie skam, wychodzę i dopiero potem zazwyczaj rusza rynek w górę. Także ja jakby tym swoim podejściem, które jakby sobie tutaj najbardziej u siebie lubię i taki też rynek rozgrywam, czyli takie właśnie cykliczne, długoterminowe, no to nie nastawiam teraz się na jakieś duże wzrosty, teraz bardziej się nastawiam na to, że faktycznie bardziej obstawiam to, że będzie jakaś konsolidacja, jakieś może małe spadki, nie jestem przy tym jakby maksymalnie jakoś, że teraz na pewno będą spadki, ale po prostu jeżeli będą, jeżeli rynek pozwoli, a taka jest duża według mnie też szansa, to po prostu będę sobie dokładał tam na tym DCA, bo długoterminowo jestem mega bullish, krótkoterminowo wydaje mi się, że tutaj możemy sobie trochę pokonsolidować i trochę ten rynek da nam jeszcze tego czasu, żeby ten kapitał sobie zebrać tam z tych naszych wypłat, tak, czy tam z pracy, jeszcze włożyć w krypto, bo jeżeli patrząc na to właśnie pod tym względem cykliczności, teraz to jeszcze powinniśmy mieć trochę czasu, żeby sobie jeszcze dokoptować tego kapitału, żeby potem to strzeliło nam w górę. Więc takie mam zdanie. Nawet w dużych bullrunach to nie ma czegoś takiego, że cena rośnie 100% tam, wiecie, w ciągu paru tygodni, miesięcy bez żadnego odreagowania, nie? To widać nawet od całego dołka 15 tysięcy, że ta cena non-stop rośnie stosunkowo cyklicznie. Ale jednak potrzebuje te chwile przerwy, tak, żeby się zreakumulować, żeby tam no wywieźć po prostu ludzi i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, teraz subę, patrząc na fakt, że już na razie nie mamy też aż tak dużo tego liquidity na górze, nie? Musimy coś pogenerować, więc faktycznie się z tobą zgadzam, że no, korekta prędzej czy później na pewno jakaś nastąpi, a na razie stosunkowo tak wydaje mi się, że w maju jeszcze możemy pociągnąć i grabnąć tych high. Mamy stosunkowo chyba podobną narrację, z tego co pamiętam, w sumie jak zawsze. A później no, wydaje mi się, że ten okres letni to faktycznie ten wolumen może troszeczkę zwolnić i faktycznie możemy pokonsolidować też, jak Łukasz wspominał. Więc jak na razie mi się wydaje, że mamy bardzo podobne narracje. A long term jesteśmy gotowi, nie? Jesteśmy gotowi. Tak, tak jest. No wiadomo, no właśnie, żeby być ten, gotowy. Jakieś korekty muszą być, nie możemy iść cały czas liniowo do góry, no bo to nawet by było niezdrowe, no gdzieś te realizacje zysku częściowe muszą się pojawiać. No i mniejsze czy większe korekty, no to zawsze są jakieś tam okazje do dokupienia wartościowych projektów na spocie chociażby. Ja też z wami się zgadzam. Jestem bullish na rok 2024 i 2025 z trzech w sumie głównych powodów.
pierwsze już mamy, to są ETF-y, które tak naprawdę otwierają furtkę dla ogromnego kapitału. Nie wiem, czy czytaliście moje newsy, kiedy postowałem o tym, że chociażby ogromne fundusze inwestycyjne z Azji czy ze Stanów Zjednoczonych interesują się inwestowaniem w Bitcoina. I tutaj mówimy o bilionach dolarów. Emeryci, osoby w średnim wieku, ktokolwiek. Dzięki ETF-om po prostu ten rynek się teraz na Bitcoina otworzył i przewiduje po prostu stały napływ kapitału. Druga sprawa, to jest no nie mniej ważna, w zasadzie najważniejsza, to globalna polityka monetarna, czyli Powell powiedział, że będą prawdopodobnie 3 obniżki stóp procentowych w tym roku i odblokuje to no, masę płynności. A jak będzie więcej pieniądza taniego na rynku, to wiadomo, gdzie on powędruje. Powędruje na giełdę i do kryptowalut. No i oczywiście mamy za 2 tygodnie halving, który spowoduje szok podażowy na rynku, co pozytywnie wpłynie na cenę. Więc, a myślisz, Michał, że ten tak? halving nie jest w jakiś sposób już wyceniony? Jakby, że rzeczywiście jako wydarzenie on ma prawo wpłynąć w taki sposób, że po prostu wszyscy się ponownie rzucą na Bitcoina, bo media zaczną trąbić, że wiesz, że halving, że w końcu wybiła ta data, że 4 lata minęły, że tam mniejszy supply i tak dalej. Czy jakby może to mieć odwrotny efekt, że ludzie grają pod halving i zrzucą przykładowo Bitcoiny przed nim samym lub zaraz po nim, żeby się gdzieś tam, wiesz, wyprzęglić z tych inwestycji? To może być gra pod wydarzenie, jasne, może być to potem sell the news, ale w końcu tych bitcoinów po prostu na rynku zabraknie i jeżeli będzie wielu chętnych, a tych bitcoinów nie będzie, to cena naturalnie pójdzie w górę. Na razie górnicy produkują, wydobywają 900 bitcoinów dziennie, BlackRock i ETF-y zjadają po kilka tysięcy bitcoinów dziennie. Tych bitcoinów po prostu w pewnym momencie zabraknie. To nie jest tak, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w dniu halvingu nagle cena wzrośnie o 15%. To jest taki proces. Oczywiście, tak jak widzieliśmy w poprzednich cyklach i na wykresach, że ta cena faktycznie się tam konsoliduje, a potem już jest góra. Myślę, że korekta, no jasne, korekta, tak jak w rosnącym rynku, korekty są. Już zresztą ich doświadczamy. Czy będzie duża? Nie wiem, nie chcę tutaj tego przewidywać. Ja też myślę, że tak jak Biniu, że tutaj zwłaszcza w lato możemy się spodziewać jakiejś zamuły, jakiegoś zmniejszonego wolumenu, jakiejś konsolidacji, może właśnie większych spadkach na rynku, które będą trwały 2 miesiące, a trzeci, czwarty kwartał to jestem bardzo bullish. Tak, Michał, może ja bym ci zadał jeszcze takie pytanie a propos halvingu, bo to taki żywy chyba temat, no bo niedługo już będzie, za 2 tygodnie. I powiedz, co ty myślisz, bo dzisiaj właśnie w trakcie konsultacji wyszedł taki temat, no bo z jednej strony halving, no to właśnie zmniejszy nam się podaż, będzie mniej tych nowych bitcoinów, ale dla górników będzie to też trudny moment, no bo będą mieli no, o połowę mniejsze wynagrodzenie. Jak sądzisz, czy ten halving nie spowoduje czegoś takiego, że po prostu wielu górników się odłączy od sieci, może będą jakieś zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa tej sieci? Jak ty na to patrzysz od tej strony? Tak, to prawda. Tutaj historycznie, jeżeli następował halving, to krótko potem, przez krótkotrwały czas spadał hash rate, czyli ta moc obliczeniowa sieci, czyli tym samym jakby powiedzieć to ogólnie bezpieczeństwo sieci spadało. Natomiast to się na zasadzie samoregulacji jakoś potem wyrównuje za parę tygodni ten hash rate. No, rynek jak każdy inny bywa brutalny. Niektórzy górnicy prawdopodobnie zawiną swój interes, ci, którzy się nie przygotowywali do tego halvingu, a najsilniejsi przetrwają. Nie wiem, czy wiecie, ale BlackRock na przykład też jest inwestuje w firmy wydobywcze, a więc górnicy mają skąd pozyskiwać kapitału na rozwój. Historycznie halving powodował spadek hash rate'u, krótkotrwały spadek wydajności sieci i bezpieczeństwa, ale zgodnie z cyklami potem cena rosła, dlatego że górnicy oczywiście, żeby się utrzymać na rynku, musieli po prostu tą cenę podwyższać. A tym bardziej Mysaku, bo ja też nie jestem aż tak fundamentalny, ale słyszałem nawet właśnie, że te topowe spółki inwestycyjne tam typu BlackRock i tak dalej, to mają ogromne udziały w tych firmach wydobywczych Bitcoina, nie? Tak, mają, to też mówi mają za siebie. Większość. Mają większość, to znaczy ta większość to jest 10% bodajże udziałów chyba powiedzmy w takim Riot czy Marathon, 10% udziałów to jest większość, więc mają. Tam oczywiście to rodzi pytania o to, czy Bitcoin jest wystarczająco zdecentralizowany.
zdecentralizowany? No jest. Jest to najbardziej zdecentralizowana sieć na świecie i gdyby docierały do nas sygnały, że staje się inaczej, to będziemy myśleć, co dalej. Na razie bez obaw. No długoterminowo no. Raczej wszyscy jesteśmy byczy, nie? A korekty po prostu musimy mieć świadomość, że były i będą zawsze i to jest po prostu no, zdrowe na rynku i ważne, żebyśmy byli na nie gotowi, nie? Więc też staramy się te korekty jakoś tam swoimi sposobami rozgrywać. Myślę, że póki co no to fajnie wszystko wychodzi, nie? No dokładnie, ja jeszcze warto jeszcze zaznaczyć właśnie, że jest ograniczona ta podaż Bitcoina i nie da się go dodrukować tak, jak mogą sobie na przykład kraje dodrukować waluty tradycyjne, tak? Mamy te 21 milionów total supply, no i tego po prostu się nie da zwiększyć w żaden sposób, tak? To też jest taki czynnik, który gdzieś tam długoterminowo na pewno ogranicza tą podaż, no i wpływa na to, że po prostu możemy się spodziewać wzrostu ceny. Tak, ja tylko dodam od siebie, że właśnie liquidity pool i tego typu strategie to właśnie nieważne, czy jakby rośnie, czy spada, ważny jest wolumen. I oczywiście ważne jest, jak rośnie, to rośnie cała pozycja na przykład, ale głównie wolumen, więc takie wydarzenia jak halving albo coś w tym stylu powodują po prostu super dużo transakcji, duży wolumen i dopóki nie ucieknie to z range'a tak jakby, to zarabiamy sobie na tym bardzo ładnie, nieważne jakby w tym range'u co się dzieje, czy to akurat spada, czy rośnie, to już wszystko zależy od nas, jaki sobie wybraliśmy poziomy. Tak jak coś w tradingu stop loss, take profit i powiedzmy sobie pozycja tam leci w międzyczasie, no nie? I cały czas by wam generowała zysk zamiast funding rate. No w sumie to dobre porównanie. No. Tak jest. To ja takie pytaneczko jeszcze zadam w ramach powiedzmy arenowiczów. Bo jesteśmy wszyscy generalnie bullish, teraz mówimy o Bitcoinie, to przejdźmy trochę w kierunku Ethereum. Jak wiemy, też przewidujemy tutaj fajne wzrosty na Ethereum, tam po tym upgrade'ie L2 mają niższe fee, jakieś tam liquid restakingi typu Eigenlayer to trochę pompują, powiedzmy, może nawet taką bańkę, ale ta cena idzie w górę, jakieś tam wzmianki o ETF-ach, także widzimy powiedzmy w jasnym świetle te Ethereum, ale kilka razy pojawiały się też wzmianki o tym, że może być tak, że Ethereum będzie pierwszym tym altcoinem w sumie jako głównym, który odklei się jako tako od wykresu Bitcoina. Jak byście to widzieli? Kilka razy spotkałem się już z teorią, że Ethereum może się w końcu odkleić od tego Bitcoina, który jest królem i tak jakby iść swoim szlakiem. Także jakbyście to widzieli? To już takie pytanie jest troszkę z arenowiczów też, bo kilka razy widziałem takie pytanko. Znaczy, ja osobiście powiedzieć tylko, że korelacja pomiędzy Bitcoinem a Ethereum no jest dość silna, ale jednak się zmienia i to właśnie Marek wykorzystuje zmieniając Bitcoina na Ethereum i odwrotnie i to już parokrotnie robił i teraz też jest na przykład dobry moment. Ja kierunkowo wydaje mi się, że się nie odklei aż tak, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję, ale wydaje mi się, że to będzie na tej samej zasadzie jak jest na przykład SPX i Nasdaq i mam nadzieję, że to dalej będzie tak toczone, że kierunkowo dalej faktycznie to będzie szło w tą samą stronę, a range'owa, czyli na przykład, że Ethereum grabnie haja, a Bitcoin nie i tak dalej, tak jak w Cyborg wspominał Smart Money Trap, a to faktycznie może, możemy coś takiego nawet teraz już zauważyć, nie? Ale kierunkowo liczę, że cały czas jedno będzie posiedziło drugie. Też tak, jestem za tym właśnie jak Biniu. Mi się wydaje właśnie, że Ethereum i Bitcoin cały czas będą korelować ze sobą, a różnice mogą być tylko we wzrostach, nie? Tak teraz Bitcoin zrobił większe wzrosty niż Ethereum, który jest w tyle, to im dalej w hostce, to może się to odwrócić, że po prostu większy kapitał pójdzie do Ethera, ale nadal kierunek obu będzie wzrostowy wprost proporcjonalnie, nie? Tylko będą się różniły właśnie te procentowe wzrosty. I raczej dużo by musiało się stać, żeby tak na stałe się to odkleiło, nie? Raczej też jestem zdania, że Bitcoin is the king i to jest logiczne, bo ma najwyższą kapitalizację na rynku. Jak kapitał wędruje do Bitcoina, to automatycznie ludzie chętnie kupują altcoiny i odwrotnie, nie? Więc czuć to nawet teraz konsolidacji Bitka, jak tylko się zatrzymał, no to też od razu na altach, no od razu widać to, że spada zainteresowanie w dalsze inwestycje, bo jest lekki strach na giełdzie momentalnie, nie? No dokładnie, tak naprawdę nadaje właśnie ten cały trend rynku krypto Bitcoin. I Ether też tam gdzieś troszkę nadal w jego cieniu podąża. Czekamy nadal na ATH, przynajmniej ja na Ethereum. Sądzę, że to kwestia czasu. Prędzej czy później, ale będzie. Wiadomo, że nie jest to jakiś sygnał, żeby się tam podpalać i na dźwigni wchodzić, ale generalnie jeśli chodzi o spota, no to ja jestem spokojny co do Etheru.
Ja też jestem byczo nastawiony do Ethereum, zwłaszcza patrząc na wykres Ethereum do Bitcoina. Chyba wszyscy czekamy, aż się odbije od tego wsparcia i pójdzie do góry, bo wydaje się być niedowartościowane w stosunku do Bitcoina. I co więcej, mamy oczywiście decyzję o ETF-ach w maju. Chyba to będzie już finalna decyzja. Ciężko powiedzieć, czy będzie zaakceptowany, no bo to jednak byłby pierwszy altcoin, pierwszy ETF-owy ETF na altcoina. Gary Gensler raczej nie jest przychylny kryptowalutom generalnie, ale z drugiej strony na korzyść przemawia statystyka, bo wniosek składał BlackRock, a on na 577 wniosków miał tylko jeden wniosek o ETF odrzucony, więc statystyka naprawdę jest tutaj poważna. Co więcej, no słuchajcie, Ethereum jest super globalnym superkomputerem. Jeszcze mowa o tej gorącej teraz narracji tokenizacji. BlackRock wszedł, tokenizuje aktywa, obligacje i inne. I no jako, jakiej sieci używają do tego? Ethereum. Najbardziej bezpiecznej i zdecentralizowanej sieci, więc zapotrzebowanie na pewno jest. Ethereum to jest ponad połowa DeFi całego. DeFi też będzie się rozwijało. Na pewno ma konkurencję ze strony chociażby Solany, ale jestem bullish. Co powiecie na to, że zrobimy sobie teraz mały przerywnik i przejdziemy do pytań, które będą zadawane, bo no już za nami 2,5 godziny, co by nie było. Dosyć fajnie nam to idzie, fajnie się spędza czas, ale wiadomo, że prędzej czy później sił opadniemy. Kolejne pytanie, tutaj dosyć ciekawe w sumie, bo to prawda, też widzę dużą korelację co do tego, że 21 rok wyglądał podobnie jak teraz, gdy wtedy była przewaga memcoinów i wzrostów na takich wydmuszkach, często dziwnych altcoinach, nad fundamentalnie mocnymi altcoinami, co świadczyło często o przegrzaniu rynku i o tym, że po prostu kapitał wędruje już od takich, wiecie, no pospiesznych rąk w projekty, które często nie powinny w ogóle mieć miejsca, ale jak widać, czasami taka narracja lubi się utrzymać dłuższy czas i ludzie lubią, co nie jest spowodowane po prostu brakiem powodów, inwestować w projekty, które mogą zyskać szybko, które się mocno, gęsto, dynamicznie rozwijają, z uwagi na to, że to dostarcza wrażeń i po prostu jest jakimś spektaklem, czymś, co po prostu sprawia, że każdego dnia lubią na tę giełdę czy na krypto wracać. Więc no ja widzę tutaj jakieś korelacje, ale od strony takiej technicznej właśnie może czy Biniu, czy Suba się wypowiedzą a propos tego, czy Marsz, co widzą i czy jest jakieś zagrożenie, że z uwagi na dużą kapitalizację aktualnie umiejscowioną w memcoinach możemy runąć jako rynek, który jest po prostu przelewarowany czy przegrzany wydmuszkami czy projektami bez większego znaczenia. Może ja właśnie się wypowiem, bo to w sumie jestem osobą, co rzuciła ten temat tak naprawdę troszkę, bo tam też u siebie na sekcji właśnie pisałem, że mamy korelację trochę do 2021 i nie jest to jeszcze nic potwierdzonego. Ja trochę wyprzedzam w czasie to wszystko, bo widzę już w skali kolejnych tygodni, tam 4-5, że coś takiego może się stać jak po samych strukturach momentum i cenowych, jak mieliśmy właśnie w tamtej hostie, ale nie chcę siać fermentu jeszcze takiego. Na pewno jakbym widział dużo, no, że to będzie bardziej prawdopodobne niż mniej, to będę o tym pisał i was też tam przestrzegał, że takie coś może mieć miejsce. Dużo jest teraz właśnie takich tych. Mamy mocne wyczerpania na właśnie momentum. Wszystko szczytuje, tak jak właśnie na tym pierwszym szczycie hostowym 2021. No i tak jak Mike właśnie też już zauważy, bo Mike też już tam was 2-3 tygodnie temu wpis dał na arenie odnośnie tego właśnie, że nie zdziwi się, jak rynek trochę pierdzielnie na łeb, już tak wprost mówiąc. Z samego faktu właśnie tych memcoinów, nie? To jak tam właśnie te, jak w top kapitalizacji są już takie memcoiny jak pies z czapką, tak? Ten już taki no, najlepszy przykład. Jest chyba top 30 w kapitalizacji, obok takich projektów jak Arbitrum, Render i tak dalej. To mówi samo za siebie i Mike też właśnie ostrożnie teraz podchodzi do tematu, bo spodziewa się, że to po prostu musi skorektować. I ten kapitał musi po prostu wrócić na dobry tor, a nie, że wędruje tam, gdzie popadnie, nie? Szeroki temat, ale na pewno nie jest to niemożliwe, żebyśmy mieli taką sytuację jak 2021, że będą dwa szczyty hossowe, nie? Że teraz możemy być blisko jednego, większa korekta i potem polecimy po drugi, nie? Ja tu odpowiem właśnie, bo tutaj ktoś pyta, czy po hossie tak samo idzie zarabiać, no to tutaj też się kłania właśnie gra na dźwigni to, co robię ja czy Biniu, nie? Nawet wam tu rzucę tak na pokaz...
wykres na szybko, no to wiecie, no nie trzeba być też geniuszem, żeby widzieć fakt taki. Ruchy w BES-ie i ruchy w HOS-ie są tak samo impulsywne, tylko w drugą stronę. I tu jest przewaga dźwigni taka, że ty możesz rozgrywać BES-ie w taki sam sposób jak HOS-ie, tylko kierunek się zmienia, nie? Tu bardziej faworyzujemy longi, tu bardziej faworyzujemy shorty. I trzeba mieć świadomość po prostu tego, w jakim stadium rynku jesteśmy. I na dźwigni da się dużo robić, nie? Tylko trzeba mieć wiedzę, umiejętności, bo idzie szybko się przejechać, nie? Także te longi, co były tutaj, oddały tak samo jak te shorty tutaj, nie? I to jest w każdej bestie potencjalnie. Te ruchy są też na tyle impulsywne, no że idzie fajne wyniki kręcić, nie? I nie ma znaczenia, czy jest hossa, czy jest bessa. To gra główną rolę właśnie dla inwestycji spot głównie, nie? No bo gramy tylko pod górę tak naprawdę, kupując coś do portfela. I myślę, że to najbardziej ci zobrazuje, że to po prostu na dźwigni nie ma znaczenia, nie? Nawet lokalnie możesz sobie rozgrywać wszystkie ruchy góra-dół i na nich zarabiać, nie? I nie ma znaczenia, w którą stronę idzie rynek. Najważniejsze, żeby te ruchy były jak największe, żeby po prostu zwroty procentowe z dźwigni były też jak największe, nie? I dopóki te ruchy właśnie na rynku krypto są impulsywne i są duże, no to jest wszystko świetnie, nie? Słuchajcie, no w BES-ie są najlepsze okazje, tak? No to my was nie zostawimy na pewno na czas BES-y, bo tak naprawdę w BES-ie się powinno kupować, w HOS-ie sprzedawać, tak? Więc jak sprzedamy już w czasie HOS-y, no to potrzebna nam kolejna BES-a, żeby kolejny raz zająć fajne pozycje, prawda? Jeżeli właśnie będą jakiekolwiek pozycje, tak myślę, w tej HOS-ie, które zrobią naprawdę, tam wiecie, jakieś wielkie wyceny, no razy 20, razy 30, może razy 50, no to najprawdopodobniej to właśnie będą takie pozycje, które były kupione no, na najwyższych dołkach, tak? Czyli tam w okolicach, kiedy Bitcoin robił 15 tysięcy, albo nawet później, tak? Wiele altcoinów dopiero później zaliczyło swoje takie no, maksymalne dołki, tak? Ale to ciągle była jeszcze, możemy powiedzieć, że to czas bessy. Więc słuchajcie, bessa nie jest od tego, żeby z rynku uciekać, bo choć wielu osób tak mówi, tylko bessa jest właśnie po to, żeby siedzieć tam, analizować te projekty, no i czekać na najlepsze okazje. Więc jak najbardziej w bessie was nie zostawimy, tylko tym bardziej będziemy was namawiać, żeby jeszcze więcej się uczyć o rynku, no i zajmować jak najlepsze pozycje. Nie zapominaj też, że istnieją shorty, nie? Ja tam jak będziesz czuć hossy... Tak, bo ja na dźwigni nie gram, więc ja się tym jakby nie interesuję, ale tak, jeżeli ktoś lubi i tutaj właśnie pod przewodnictwem naszych traderów, no jeszcze na samej bessie można w ogóle nieźle zarobić, tak, jeżeli umie się grać shorty. No takie shorty X2 ze szczytu, no to praktycznie jak spot od dołu, nie, można powiedzieć. Ja też chyba się zainteresuję bardziej, nawet jak będzie już tak faktycznie już zdefiniujemy ten szczyt hossy tymi tokenami lewarowanymi, nie? Nigdy tam nie ogarniałem tego. Ale są te tokeny na przykład, nie? Że kupujesz sam spota token, jakiś tam short X3 czy coś takiego i on po prostu zarabia na spadkach, nie? Ja to... Tak jest. Albo temat mi jest obcy, ale na pewno się zainteresuje w bestie, nie? Nie wiem, jak to tam jeszcze działa. Albo w przypadku Nasdaqa możesz kupić sobie, znaczy giełdę amerykańską SQQ, nie? Czyli generalnie taki instrument pod shorty i on rośnie jak QQQ spada. Nie? Odwrotnie, tak? Proporcjonalny. Dokładnie. Mhm. Dokładnie. No świetne, to jest tak, że ja się nie martwię bessą w ogóle, bo to dla nas nic nie zmienia. Dla ciebie, Biniu, tak samo, nie? Tym bardziej jak osoby, które się uczą analizy technicznej, no to my mamy to gdzieś. Tak, będziemy sobie rozgrzać po prostu spadkowo i przy okazji dla ludzi, którzy chcą się doedukować i pociągnąć temat edukacji, to Bessa też będzie fenomenalnym miejscem, nie? Bo na przykład, jeżeli ktoś się będzie bał shortować rynku albo coś, to jest idealny moment na naukę tak naprawdę. Dobry przykład to my, nie? Że w całą Bessę praktycznie no, wiedzę chłopaliśmy z każdej strony, a w hossie zaraz to tak owocuje, jest. Nie? No i trzeba też przyznać, że te warunki nie są jakoś super fenomenalne. Wielu takich, no, z takich większych inwestorów, co dłużej na rynku są, mówią, że te warunki są ciężkie, więc generalnie, jeżeli ktoś się uczy w ciężkich warunkach, to jak market będzie na takim już easy mode, w cudzysłowie, no to generalnie nic, tylko korzystać tak naprawdę, nie?